W studiu muzycznej Jedynki gość Kowalczyk. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, również pani Mario. Przepraszam, że mówię bez imienia, ale tak pan chce, po prostu Kowalczyk, tyle że przez V, tak? Tak, dokładnie. Imię Paweł zdradzę. Tak, państwu. Wiem, ja już nawet zdradziłam słuchaczom w reklamówce. Więc nagrał pan analogowo płytę i to jest taka sensacja. Ja doskonale pamiętam czasy, kiedy inaczej się nie nagrywało, tylko analogowo, nie było innej technologii. Ale dlaczego pan tak cofnął się technologicznie? Znaczy przede wszystkim jakby bardzo chciałem mocno zwrócić uwagę na to, że chciałem oddać hołd muzyce. Ze względu na to, tak jak właśnie pani mówi, że kiedyś nagrywano zespoły w 100% na taśmę analogową i każdy, kto przychodził do studia, musiał być w 100% przygotowany do tego, co wykonuje i jaką robi pracę. Mówi pan, że teraz już tak nie jest? No niestety tak nie jest. W większości muzycy realizują płyty nawet już w domach, nie korzystając ze studii nagrań. Ja chciałem, żeby powrócić do tej metody. Chciałem dotknąć tej wrażliwości, tej jakby techniki rejestrowania w ten sposób muzyki. Chciałem wyciągnąć z muzyków jak najwięcej energii, żeby słuchacz miał to wrażenie właśnie tak, jak kiedyś się nagrywało płyty winy. A dodajmy, że muzycy przedni, Napiórkowski, Kubiszyn, Luty, prawda? To tak, są nazwiska. Tak, to są nazwiska. Miałem przyjemność ich poznać w programie Idol, w którym miałem również przyjemność wystąpić. O tym sobie za chwilę też porozmawiam. Dokładnie. I stwierdziłem, że to będą idealni muzycy. Mają właśnie tą wrażliwość, którą tak naprawdę kiedyś muzycy posiadali, tak? Oni rzeczywiście w tej muzyce cały czas siedzą w tych różnych nurtach muzycznych, przede wszystkim w muzyce jazzowej, tak jak Marek Napiórkowski. I chciałem właśnie tutaj tą wrażliwość i tą energię, którą razem z tymi muzykami miałem przy produkcji i przy współpracy z nimi nad tą płytą, chciałem właśnie słuchaczom zagwarantować. No to posłuchajmy, jak to wyszło. Raise Me Up, Kowalczyk z płyty Big Band Project, która powstała w studiach Polskiego Radia. W studiach Polskiego Radia, w studio S3, S4 i S6. Są to studia połączone jedną reżyserką i dzięki temu mogliśmy być odseparowani i mogliśmy jakby jeszcze lepszy ten dźwięk nagrać i zrealizować całą tą płytę w ten sposób. Wie pan, że niedługo tam wchodzi do tych studiów Irena Santor będzie nagrywała nową płytę. O, proszę bardzo. Właśnie ostatnio zwracając uwagę jakby na całą produkcję tej płyty i na to, jak się kiedyś podchodziło do muzyki. Zobaczyłem ostatnio bardzo ciekawy wywiad właśnie z panią Ireną Santor i mówiła o tym, jak wrażliwie się kiedyś podchodziło do muzyki, jak się człowiek uczył, jak panował nad tą emisją. Zresztą niedaleko trzeba patrzeć, jak ostatni koncert, który był w Opolu, 25-lecie Wolności, tak? Mhm. I zresztą składanka przez Polskie Radio, która jest wydana, zresztą genialna, tak. Genialni ludzie, genialnie kompilacja jest dobrana. Daleko nie trzeba patrzeć. Proszę popatrzeć na Irenę Santor, na panią Kwiatkowską, tak, na różne inne na pana Bajora, na pana Wodeckiego, tak. Jak oni wyszli, jak oni zaśpiewali, to po prostu tu był cały clue zawarty tego koncertu. To, jak się właśnie kiedyś podchodziło do muzyki, jak się szanowało muzykę, jak się szanowało innych ludzi współpracując z nimi, jak się uczono interpretacji tekstu, jak się zwracało uwagę na język polski, aczkolwiek ja wiem, że nagrałem tą płytę w języku angielskim. No właśnie, a w dodatku sam pan sobie napisał to sam, po angielsku. Sobie napisałem tą płytę i skomponowałem sam muzykę, sam skomponowałem teksty, ale już w tym momencie pracuję nad nową płytą z bardzo fajnymi, ciekawymi ludźmi. Z Filipem Kuncewiczem razem robimy ten mini album, będzie to epka, będzie cała w języku polskim. I również na nią przygotowywuję teksty oraz muzykę. A już taki mały zalążek w głowie jest trzeciego albumu, tak naprawdę czwartego już jakby w moim katalogu. I będzie to projekt, mam nadzieję, że również go zrealizuję w Polskim Radiu. Będzie to z olbrzymią orkiestrą zrealizowana płyta. Z Polską Orkiestrą Radiową na przykład. Miejmy tak? nadzieję, że jest się zgodzą. Jest taka, wiem, że zdaję sobie z tego sprawę. Miejmy nadzieję, że dojdzie do współpracy. Będzie to płyta taka totalnie płynąca z serducha, trochę oparta o muzykę filmową, bardzo mocno rozbudowaną, różnego rodzaju ciekawe instrumenty. Miejmy nadzieję, że to wszystko
pojawi się w najbliższym czasie. A wszystko zaczęło się od Idola wiele lat temu, tak? Tak, dokładnie. Wszystko się zaczęło od Idola, tak naprawdę troszeczkę wcześniej się wszystko zaczęło niż Idol. Bo? Bo tak naprawdę tą taką nutkę i zajawkę śpiewania miałem od dzieciństwa i już wcześniej jeździłem na różnego rodzaju warsztaty wokalne, na teatralne. Jakby miałem styczność już wcześniej z Justyną Styczkowską, która też dawała mi pierwsze lekcje śpiewu i szkoliła Justynka, mnie. Tak. Tak, dokładnie. I tutaj też jakby to był kolejny czynnik do tego, że mi zaszczepiła jakby dalej tą wiarę w to, że mogę być wokalistą i mogę śpiewać, mogę tworzyć, mogę się rozwijać. I potem był program Idol. Po programie Idol jakiś czas minął, musiałem się jakby kierunkować. Ale zaraz, tu się zatrzymajmy. Coś panu dał ten Idol? Dużo czy mało? Oczywiście, że tak. To każda taka droga i każde takie podążanie za swoimi marzeniami daje jakiś rozwój artyście, tak? Mi to dało na pewno większego obycia z kamerą, na pewno dało mi to więcej możliwości i jakby no, tych kontaktów, tak, które są na maksa istotne i niezbędne. Tak, no. To prawda, ale wtedy chyba pan jeszcze nie wiedział, co pan chce śpiewać, nie, w którą kompletnie. Stronę chce pan pójść, kompletnie prawda? Nie. I każdy z jurorów mógł pana pociągnąć. Dokładnie. Ten kierunek... Swoje kierunki muzyczne. Tak, te kierunki tak naprawdę to się wszystko kształtowało i ewoluowało we mnie. I się zastanawiałem tak naprawdę, w którą stronę to powinno iść. Aczkolwiek wtedy na tamtym etapie byłem zainspirowany muzyką trochę klubową, lat 70-tych, 80-tych, trochę Eurythmics, trochę, no jakby tamte inspiracje na pewno głęboko były. I zrealizowałem taką płytę. Jest to pierwsza moja płyta. Jest to płyta Obsesja. Bodek Pezda i Sława Mirleniard byli producentami tej płyty. A potem powstał Kowalczyk Big Band Project i tutaj chciałem jakby mocniej pomyśleć nad tą muzyką i dotknąć właśnie tej wrażliwości Big Bandów z lat 50-tych, 60-tych. I właśnie przy Idolu spotkał pan Marka Napiórkowskiego, tak? Tak, przy Idolu spotkałem Marka Napiórkowskiego, Roberta Lutego. Tę ekipę tak, zdolną. Dokładnie, dokładnie, zdolną ekipę, o której zawsze pamiętałem. Oni też mi dali ogromny rozwój, ogromny warsztat, jakby, bo to też z nimi trwały przygotowania do każdego koncertu. I tutaj naprawdę było się od kogo uczyć. To prawda. A skąd ten sentyment do analogu? Sentyment do analogu ze względu na to, że urodziłem się w latach 80., dokładnie w stanie wojennym. Aha. I mój dom przepełniały płyty winylowe. Jakie to były płyty? Rodzice zbierali, tak? Przeróżniste. Bardziej mój brat był kolekcjonerem tych płyt. Oczywiście rodzice jakby też kupowali pierwsze gramofony i tutaj już też miałem styczność z tymi nośnikami. No mój brat tutaj akurat big bandowymi rzeczami się za bardzo nie interesował, bo pierwsze winyle jakieś pojawiały w domu to były Slayer, Pantera, AC/DC i tak dalej. Rozumiem, ten kierunek. Ten kierunek. Potem dopiero jakby ja już swoją jakby taką drogę muzyczną już wiedziałem, w którą stronę jakby mniej więcej iść, czego chcę słuchać. Moje nastoletnie lata życia pokazywały mi innych różnych artystów, nie tylko takich, jaki pokazywał mi mój brat. I tutaj się już zaczęły płyty Ellie Fitzgerald, Shirley Bassey, Nina Simone. Tak. I przede wszystkim zawsze nie wiem dlaczego miałem większe zainteresowanie wokół wokalistek. I zawsze one mnie bardziej jakby inspirowały. Oczywiście wszyscy inni czarnoskórzy wokaliści, którzy również, z którymi się również zapoznałem, jeśli chodzi o ich twórczość i o właśnie wysłuchiwanie ich twórczości na płycie winylowej. No zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To zawsze pokazywało mi i dawało mi świadomość, że jednak muzyka z płyt winylowych to jest prawdziwe serducho i tam jest prawdziwa energia. Oczywiście nie ujmując nikomu, żadnym innym muzykom oraz twórcom i producentom płyt elektronicznych czy płyt realizowanych w domu, bo takie płyty też istnieją i to są świetne produkcje. Takie jak, nie wiem, Erika Badu czy Lauren Hill. To nie są tylko i wyłącznie płyty nagrywane na taśmę analogową, tak? A też jest tam serducho, bo też to nagrywają na setkę i realizują to w komputer, po prostu wbijają ślady. Tu jest właśnie klucz, żeby nagrywać na setkę. A żeby nagrywać na setkę, proszę państwa, czyli na 100%, czyli wejść, zaśpiewać i wyjść, to trzeba mieć duże umiejętności. Tak. No tu się zgodzę, że trzeba umiejętności i trzeba być przede wszystkim pracowitym i sfokusowanym na to, co się chce w danym projekcie osiągnąć, tak? Tak jak na przykład właśnie mówiła pani Irena Santor. Tu trzeba było wiedzieć, co się dzieje, tak? Jak na przykład producent teraz jej powiedział: pani Ireno, pani się za mocno stara, pani za dużo pracuje. I to powiedziała w jednym ze znanych śniadaniówek telewizyjnych i tutaj się trochę uśmiałem właśnie w tej kwestii, bo mam podobnie w głowie, tak? Że żeby wejść, żeby nagrywać
nagrywać w ten sposób, żeby wiedzieć dokładnie, co chcę zaśpiewać i co chcę słuchaczowi przekazać, muszę być w 100% przygotowany. I czy to jest koncert, czy to jest studio, czy to jest zwyczajny wykon, czy wejście, nie wiem, na jeden utwór na scenę, tak? To niech będzie puentą naszej rozmowy. Kowalczyk w Muzycznej Jedynce. No i ta pieśń o Warszawie, która tak na pana działa. Dokładnie. Warsaw's Calling. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za gościnę. Bardzo.